Pan Mariusz Stasia-Czapelski, prezes Teatru Komedia Krakowskiego. Jak powstał w ogóle teatr? Początki teatru, dlaczego teatr? Krakowski Teatr Komedia na początku miał nazwę Teatr Komedia Kraków. Został założony przez Jana Jakuba Należytego jako teatr niestacjonarny, aczkolwiek z jedną ze scen w Krakowie. No i tak to funkcjonowało sobie przez parę lat. My dołączyliśmy z małżonką do tego projektu w 2016 roku. Przemianowaliśmy nazwę na Krakowski Teatr Komedia z założeniem, że nie będziemy wystawiali tylko w Krakowie. No i taka jest prawda, że od tamtego czasu w Krakowie bywamy, ale najczęściej jesteśmy naprawdę w całej Polsce, również i w innych krajach europejskich. Mamy plany również wybrać się za Wielką Wodę. Projekty nasze teatralne tak wyewoluowały, że poza Krakowskim Teatrem Komedia powstały dwa nowe brandy. Teatr Awangarda Warszawa, który właśnie dzisiaj wystawiał spektakl Zemstę na PG Narodowym, jak również Teatr Polskie Historie. Z prostego powodu to się nastąpiło, gdyż gdy zapraszaliśmy widzów, czy na spektakle biletowane, czy niebiletowane, jako Krakowski Teatr Komedia, na ogół widzowie kończyli czytanie zaproszeń na słowie krakowski, twierdząc, że no do Krakowa się nie wybiorą. Tak to jest, że dzisiaj ludzie nie czytają bardzo dokładnie, w związku z powyższym, żeby to ułatwić, powołaliśmy brand Teatr Awangarda Warszawa, który tak naprawdę miał rozpocząć swoją działalność też z takim projektem kolacji teatralnych w 2020 roku. No 2020 rok wiemy, jaki był. W związku z powyższym się to przełożyło i Teatr Awangarda Warszawa też w innych miejscach w Polsce wystawia, ale to, co robimy w Warszawie, będzie to funkcjonowało. Na czym polega projekt? Jedzą kolację, a potem oglądają spektakl? To, co robiliśmy wcześniej, kolacje teatralne, tak, to było połączone przyjemne z pożytecznym, to znaczy najpierw była kolacja bufetowa, która trwała godzinę, a następnie przy drinkach, przy stołach już balowych goście oglądali spektakle. To się odbywało w warszawskim Domu Technika NOT, na Trzackiego w Warszawie, w sali balowej. Jaki jest koszt takiego biletu? Mogę powiedzieć o kosztach, które były przed pandemią, bo tak jak mówię, nie powróciliśmy jeszcze do tego projektu. Jeśli dobrze pamiętam, 250 zł chyba od osoby kosztował bilet. No to ten rząd wielkości. No na pewno, jeśli do niego powrócimy, będzie musiało to zdrożeć, wszystko w Polsce drożeje. Ale chcę jeszcze powiedzieć o projekcie Teatr Polskie Historie, ponieważ to jest projekt, który inaugurowaliśmy w listopadzie zeszłego roku, podczas weekendu niepodległościowego, ponieważ Teatr Polskie Historie jest kontynuacją programu, który realizowała Fundacja Damy Radę z Kulturą razem z Krakowskim Teatrem Komedia od lipca 2018 roku do września zeszłego roku. Projekt polegał na tym, że wyprodukowaliśmy 5 spektakli o charakterze oczywiście komediowym, radosnym, ale które w sposób taki radosny pokazują różne wydarzenia i postacie, które nas przybliżyły do odzyskania niepodległości. I założenie było takie, że te 5 spektakli wystawimy w sumie 100 razy, w różnych miejscach. Rozpoczęliśmy od kopalni Soli Wieliczka, czyli byliśmy pod ziemią, ale byliśmy też z tym programem pod wodą, w Zespole Elektrowni Wodnej w Niedzicy, byliśmy na Kasprowym Wierchu, byliśmy na Gubałówce. To ile jeszcze zostało miejsc na setki? A właśnie zakończył się ten program we wrześniu zeszłego roku, ponieważ setny spektakl został wystawiony w naszej ambasadzie polskiej w Pradze Czeskiej, w pięknym miejscu, w pięknym budynku z okazji 135-lecia Klubu Polskiego w Pradze. To jest notabene najstarszy klub funkcjonujący na świecie. Ale oczywiście te spektakle są spektaklami, które są u nas w repertuarze i dlatego one teraz będą wystawiane pod brandem Teatr Polskie Historie. A spektakle są bardzo ciekawe, autorskie. Trzy są autorstwa Jana Jakuba Należytego. Korpo i Tradycja, który pokazuje postać Piłsudskiego i Legionów. Następnie jest Bracie Polacy, który odnosi się do postaci Paderewskiego, Płaskiego, Kościuszki. Później jest spektakl Pan Tadeusz Zen 3, bardzo fajny spektakl napisany w 60% 13-złotówkowcem, który pokazuje współczesną historię Pana Tadeusza, ale nie tylko, a tam znowu przemycamy informacje dotyczące powstania hymnu polskiego. No i jeszcze dwa, o nich powiem, bo są też bardzo ciekawe. Artyści na szlaku, to jest autorstwa Mateusza Dewery. To jest spektakl, który pokazuje oczyma artystów poprzez piosenki całą drogę Armii Andersa, czyli od Lwowa do Londynu.
Ten spektakl bardzo ciekawie wystawialiśmy już w różnych miejscach, między innymi w zeszłym roku pod Monte Cassino, z okazji obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino, na Monte Cassino. I ostatni spektakl z tej produkcji, który miał swoją premierę 18 maja 2020 roku, czyli tego roku, kiedy były, prawda, pandemia, takie historie. Ale my oczywiście bardzo się do tej daty przywiązaliśmy, ponieważ to było stulecie urodzin Karola Wojtyły i mamy spektakl JP2 Oczekiwane Pokolenie, który pokazuje postać tego wielkiego Polaka, przede wszystkim zanim poszedł za Smyrzową Bramę. Różne też niuanse aktorskie i inne. I ten spektakl też wystawialiśmy naprawdę w bardzo ciekawych miejscach, bo premiera, produkcja i premiera w streamingu była na Zamku w Krasiczynie, ale byliśmy z tym spektaklem w domu rodziny Jana Pawła II w Wadowicach, byliśmy w kościele przy zamku w Malborku, byliśmy w Castel Gandolfo, byliśmy w Rzymie, w Domu Polskim, tak więc różne takie miejsca ciekawe i na pewno z nim będziemy w tym roku podróżować. Teatr z zamiłowania, czy bardziej przemawiały kwestie biznesowe? Przypadek, jak to zwykle. Miało być to zajęcie takie trochę przy okazji. Nie każdy kupuje teatr tak po prostu. Tak, dokładnie. Natomiast daje to na pewno dużą satysfakcję. Jest to też przedsięwzięcie, powiedziałbym, biznesowe, ale w takim sensie, że jeśli się to realizuje po prostu dla klientów komercyjnych, natomiast my większość tematów realizujemy razem z fundacją na zasadzie wstępu wolnego. Oczywiście... Ale wcześniej miał pan styczność ze sztuką? Nie. No się no tyle, że chodziłem do teatru. W związku z powyższym jestem z branży ubezpieczeniowej, moja małżonka jest prawnikiem. W związku z powyższym to jest całkowicie przy okazji, aczkolwiek kilkadziesiąt spektakli w roku mniej więcej wystawiamy. Będą kolejne teatry? W sensie teatry czy spektakle? Teatry. Nie, na razie wystarczy tych błędów i tak mamy co robić. W takim razie życzę sukcesów i dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.